Lidzbark nakręca się na pomaganie. Dzisiaj przed miejsko-gminnym ośrodkiem kultury pojawił się wielki pojemnik w kształcie serca. Ta wyjątkowa instalacja będzie służyła do tego, by zbierać plastikowe nakrętki, ze sprzedaży których dochód będzie przeznaczony na pomoc potrzebującym dzieciom z gminy Lidzbark. Zachęcamy wszystkich mieszkańców wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej do tego, żeby dzielić się dobrem, a mianowicie wrzucać niepotrzebne, zbędne nakrętki plastikowe do tego serca. One zostaną sprzedane i cały dochód z tej sprzedaży będzie trafiał na pomoc naszym mieszkańcom, pomoc głównie dzieciom potrzebującym wsparcia w leczeniu. Jakie nakrętki wrzucać do serduszka? Wszelkie plastikowe, bez względu na kształt i kolor. Na pomysł niecodziennej wystawy wpadli pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Lidzbarku. Rzeźby artysty Rafała Szulca umieszczając na platformach pływających na małym jeziorku. Wystawa plenerowa połączona z projekcją filmu, który nagraliśmy u mnie w miejscu, gdzie mieszkam, gdzie mam swoją pracownię. Zrodziło się to z pomysłu Zygmunta Mezykowskiego i dyrektor Domu Kultury w Lidzbarku. Wystawa połączona była z plenerową projekcją filmu stworzonego przez Zygmunta Mężykowskiego, przedstawiającego artystę przy pracy nad najnowszą rzeźbą. Dzień Ojca w kajaku, od kilku lat organizowany w Lidzbarku przez burmistrza i lidzbarski WOPR, cieszy się coraz większą popularnością. Na spływ, który odbył się w ubiegłą niedzielę, zgłosiło się kilkadziesiąt osób, nie tylko ojców z dziećmi, ale i całych rodzin. Spotkaliśmy się z okazji Dnia Ojca w kajaku. Jak widać za mną, jest duża grupa uczestników, zapisało się 80 osób. Jest to świetny pomysł na spędzenie czasu ojca z dzieckiem. Uważam, że trafna inicjatywa. No i płyniemy z Lidzbarka do Kurojat. Malowniczą trasę od jeziora Lidzbarskiego do Kurojat udało się pokonać w nieco ponad 2 godziny. Z większością uczestników Dnia Ojca w kajaku z pewnością spotkamy się za rok, bo spływy to bardzo miły sposób spędzania wolnego czasu w gronie rodziny i przyjaciół. W niedzielę 2 sierpnia przed mieszkańcami Lidzbarka i nie tylko zostały odkryte sekrety Welu. O książce pod tym tytułem opowiadała sama autorka Anna Balińska, a rozmowę poprowadził Adam Ejnik, dziennikarz Radia 7. Z niedzielnego spotkania każdy wyszedł z sekretną niespodzianką, egzemplarzem książki wraz z osobistą dedykacją od autorki. Była też chwila na krótką rozmowę, uwagi o książce, gratulacje i pamiątkowe zdjęcie z pisarką. Właśnie zakończyła się wystawa malarska Magdaleny Rochoń zatytułowana Obrazy malowane w czasie zarazy, którą oglądać można było od 17 lipca w galerii Nowa Przestrzeń przy Lidzbarskim Domu Kultury. O swojej twórczości i inspiracjach opowiada sama autorka. Większość prac powstała w czasie, kiedy wybuchła pandemia na świecie. Czyli w Polsce był pierwszy przypadek 4 marca. I praktycznie od tego momentu były te prace malowane, czyli 32 prace malowane w tym czasie do końca maja, kiedy byłam zmuszona nie pracować, bo mój zakład pracy, bo jestem pracującą osobą normalnie na etacie, czyli urlop, malowanie i uciekanie od telewizji, od wiadomości, uciekanie w twórczość. W wernisażu udział wzięli lokalni artyści, znajomi Magdy oraz goście zaprzyjaźnieni z Domem Kultury w Lidzbarku, a swoim występem uświetniła go Natalia Pawelska. Nad przebiegiem wydarzenia czuwał opiekun galerii Zygmunt Mężykowski. Scena Małego Jeziorka gościła grupę teatralną A Co? Działającą przy Uniwersytecie III wieku w Lidzbarku. W trakcie tego muzyczno-poetyckiego spotkania usłyszeliśmy miłosne wiersze polskich klasyków. Spotkanie muzycznie opracował Stanisław Deja, a wiersze i muzyka utworzyły niepowtarzalny, romantyczny nastrój. Ryk silników, adrenalina i doskonała muzyka. Wszystko to złożyło się na niepowtarzalny klimat, który docenili nie tylko fani motoryzacji i wyścigów wraków, a wszystko to z celem charytatywnym w tle. Tor wyścigowy w Bełku odwiedziło w ubiegły weekend kilka tysięcy osób. Jesteśmy dzisiaj w Bełku, koło Lidzbarka, w Rack Race Bełk. Organizator Marcin Sarnowski tutaj z Bełku. Chłopacy mają swój team, zaczęli jeździć rok temu, także mocno się wkręcili w zawody. Jeżdżą, organizują też sami. Zostaliśmy zaproszeni tutaj do zawodów. Jesteśmy z wraku, Wrak Dream Team, z teamu Wrak Dream Team. Będziemy się ścigać. Tak naprawdę nie chodzi o to, żeby wygrać, chodzi o to, żeby fajnie spędzić sobotę, spotkać się ze znajomymi,
z naszą taką jedną, dużą, wrakową rodziną. Sport, super, adrenalina, kurz, świetna zabawa, niedużym kosztem. Wrak Race w Bełku to również plejada gwiazd, które chętnie odwiedziły gminę Lidzbark i wsparły szczytny cel kwestowania dla Marty Kaczorowskiej z Lidzbarka. Odwiedzili nas m.in. DJ Dziekan czy Marek Krzykacz i Edzio ze złomowiska.pl. Lato z poezją zagościło w Lidzbarku. I to nie byle jakie, bo lato z poezją. Na scenie wystąpiły panie z grupy teatralnej ACO, działającej przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury, oraz siostry lewickie Enderedas. A całość przeplatana była nagraniami recytacji wierszy poetów z działdowskiej kuźni słowa, zarejestrowanymi przez Zygmunta Merzykowskiego. Rok temu wmurowywaliśmy kamień węgielny pod budowę, a dziś strażacy ochotnicy z Lidzbarka mają już długo wyczekiwany własny dom. W niedzielę 23 sierpnia uroczyście oddano do użytku nową i nowoczesną strażnicę. Do tej pory wozy bojowe stały na dworze, a w trudnych warunkach atmosferycznych zdarzały się nawet problemy z ich uruchomieniem. Dziś to wszystko mamy już za sobą. To wielki dzień nie tylko dla jednostki OSP Lidzbark, ale także dla mieszkańców miasta i gminy. Historyczna chwila po niespełna 2 latach remontu, przebudowy. Oddaliśmy dzisiaj do użytku nową strażnicę, rozbudowaną strażnicę, która z pewnością zapewni jeszcze lepsze bezpieczeństwo mieszkańcom miasta i gminy Lidzbark. No, jest bardzo ważny dzień dla społeczności lidzbarskiej, a szczególnie dla strażaków. Nowy, można powiedzieć, dom, nowa remiza, doskonale wyposażona, nowoczesna, na potrzeby już sprzętu, które dzisiaj są jakby klauzurą w działalności strażackiej. To wielkie uznanie dla sprawności strażaków. To też bardzo dobry wydatek samorządowy. Wiadomo, że pan burmistrz i cała rada miejska musiały dokonać dużych zmian budżetowych, żeby tę inwestycję przez 2 lata zrealizować. I należy się wielka pochwała, wielkie podziękowanie, gratulacje, oby tak dalej, oby było bezpiecznie w Lidzbarku i całym regionie Warmii i Mazur. Lidzbarscy strażacy wyjeżdżają do akcji ponad 150 razy w roku. Nowoczesna siedziba należy im się jak nikomu innemu. Życzymy, aby służyła jak najlepiej, a strażakom oczywiście tylu powrotów, ilu wyjazdów. Pożegnanie wakacji, jakie zorganizowano na lidzbarskiej scenie plenerowej, pokazało, jak bardzo mieszkańcy naszego miasta i okolic spragnieni są wydarzeń kulturalnych. Okazuje się, że przy zachowaniu przez organizatorów odpowiedniego reżimu sanitarnego i odpowiedzialnego podejścia do sprawy widzów, można stworzyć piękne widowisko. Cieszymy się, że udało nam się zorganizować dzisiejszą imprezę pod nazwą Zakończenie wakacji. Na scenie w tej chwili słyszymy siostry lewickie Enderedas, dziewczyny, a może raczej panie, które już praktycznie zaprzyjaźniły się z naszą publicznością, ponieważ są po raz trzeci u nas, a ponieważ zaskarbiły sobie serca naszej publiczności, dlatego chętnie je zapraszamy, one równie chętnie przyjeżdżają. Imprezę rozpoczął DJ. Po siostrach lewickich Enderedas spodziewamy się, a może raczej wręcz na 100% wiemy, że wystąpi Blue Cafe. Ostatni weekend wakacji to od tego roku zakończenie lata w takiej formie koncertowej. Mimo panującej pandemii, przy założeniu wszelkich ograniczeń, przy założeniu wszelkich środków ostrożności, przygotowaliśmy specjalnie dla mieszkańców miasta i gminy Lidzbark i naszych gości emocje koncertowe. Dzisiaj wspaniałe głosy, przepiękna muzyka i właśnie lada moment, już niebawem na scenę wyjdzie główna gwiazda dzisiejszego wieczoru, Blue Cafe.